Na tym filmie z prognozowania postaram się Wam pokazać, jak w zależności od tego, jak wygląda nasz szereg czasowy, jakie ma składowe, jaką metodę najlepiej byłoby zastosować. Tak jak widzicie, to jest taka próba ujęcia tabelarycznego możliwych kształtów szeregów czasowych, które możecie mieć. Pierwsza propozycja tego, co mogę Wam pokazać, to jest szereg, który wykazuje tak zwany stały poziom, czyli ani nie ma wzrostu, ani nie ma spadku. Generalnie mamy jakieś wartości pewnymi wahaniami na minus i na plus, bardziej bym powiedziała w sposób chaotyczny niż określający jakieś zjawisko sezonowości. Wtedy możemy powiedzieć, że generalnie mamy wahania przypadkowe i stały poziom. Nie ma żadnego trendu czasowego. Może też być szereg, w którym występuje ewidentnie sezonowość i stały poziom, bo jak zrobimy linię dokładnie po środku wszystkich wartości, widzimy, że ta linia trendu w ogóle tutaj ani rośnie, ani maleje, czyli możemy powiedzieć, że mamy generalnie stały poziom. No i teraz pytanie, jak odróżnić sezonowość addytywną od multiplikatywnej? To pokażę Wam po prostu, jak wygląda dla odróżnienia ta multiplikatywna. W sezonowości addytywnej te wahania, jeśli już występują, one mają ciągle tą samą wartość, czyli mówi się o stałej amplitudzie wahań. W przypadku sezonowości multiplikatywnej te wahania są tutaj albo coraz to większe z kolejnymi okresami czasu, albo są zanikające, więc byłaby to sezonowość tak samo multiplikatywna, ale o takim charakterze wytłumiającym, coraz to niższym. Teraz weźmiemy przypadek, kiedy do tych szeregów, które mamy powyżej, dołożymy element trendu czasowego. Zobaczcie, wszystkie wartości dobrze mają jakieś, podlegają wahaniom, nie możemy mówić jeszcze o sezonowości, bo to zjawisko nie powtarza się co pewien okres, ale tutaj te wahania generalnie są na takim losowym poziomie, ale wartości generalnie rosną. Mogą tak samo być wartości malejące. Tylko że jeżeli to układają się jeszcze dodatkowo, powiem, czy w formie linii tutaj prostej, takiej odrysowanej dosłownie od linijki, czy rosnącej, czy też malejącej, mówimy o tak zwanym trendzie liniowym. Jeżeli do sezonowości addytywnej, która powiedzmy tutaj pokazuje nam stały w miarę poziom, dołożymy trend liniowy, to generalnie nasz szereg wykazuje coraz to wyższe wartości, które podlegają pewnym dodatkowym wahaniom, ale o podobnych wartościach. To nie są takie wahania, które raz są większe, raz są mniejsze. To jest stała zasada. Nieraz się możecie spotkać z tym, że ciężko jest określić, czy w ogóle występuje sezonowość, czy może nie ma wahań sezonowych i są po prostu wahania przypadkowe, jakieś losowe, a już jeżeli rozważacie, że jest sezonowość, to czy ona jest addytywna, czy multiplikatywna. Faktycznie jest to dość kłopotliwe do stwierdzenia. Dopiero nie zawsze w ogóle ta analiza wzrokowa potrafi nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest sezonowość, a może są tylko wahania przypadkowe i jaki to jest ewentualnie wtedy typ tej sezonowości. Najlepiej jest wtedy wykonać wstępny obliczeniowy model ekonometryczny, w którym wykonamy sobie odpowiednie sprawdzenie, czy składniki sezonowości, czy to miesięcznej, czy kwartalnej, czy jeszcze jakiejś innej, są statystycznie istotne. Jeżeli teraz tutaj rozważaliśmy trend liniowy, czyli nieważne, czy były już wahania usystematyzowane, tak jak w sezonowości, czy niesystematyczne, jak w wahaniach przypadkowych. Możemy mieć też tak samo trend czasowy, ale nie liniowy. Czyli, no, że wahania są, ale układają się w sposób linii tutaj rosnącej, ale niekoniecznie liniowej. Mogą być też wahania o wartościach opadających i oscylujących wokół jakiejś linii trendu nieliniowego. Ale tak samo sezonowość addytywna, czy później multiplikatywna, może występować w powiązaniu z trendem nieliniowym. Czyli wartości wahań występują, ale jakby narysować linię przebiegającą przez środek tego szeregu, ona byłaby funkcją nieliniową. Czy tutaj, czy tu, zawsze możemy powiedzieć, że jest tendencja wzrostu,
ale czy ona jest nieliniowa, czy też liniowa, po prostu na podstawie analizy wzrokowej, graficznej, nie jesteśmy zawsze pewni tego, czy to jest trend liniowy, czy też kwadratowy, czy wielomianowy. Nie zawsze wiemy, która forma jest odpowiednia. Na moich filmach możecie znaleźć sposób dopasowania rodzaju trendu czasowego do badanego szeregu. Jest to sprawne sprawdzenie na podstawie współczynnika determinacji w programie MS Excel. Zawsze też można zbudować model ekonometryczny, czy to w Excelu, czy w Gradlu, czy w każdym innym programie obliczeniowym. I w zależności od tego, jak wygląda nasz szereg, który to jest z tych przypadków, a może jeszcze inny, no bo mówię, z trendem opadającym mogą być nasze krzywe, możemy w tym momencie przyjąć odpowiednią metodę prognozowania. I w zależności, jeżeli mamy określony po prostu głównie stały poziom, czyli mamy przypadek tutaj, dokładnie tylko ten szczególny, możemy wykorzystać czy metodę naiwną, czy metodę jakiejś średniej ruchomej, ważonej, czy model prosty wygładzania wykładniczego. Pamiętajcie o tym, że wszystkie materiały, jakie macie na uczelni dotyczące metod, modeli szeregów czasowych, to głównie z nich korzystacie. Ta rozpiska jest rozpiską przykładową z konkretnej uczelni, a to Wy musicie zobaczyć, jaka jest rozpiska na Waszej uczelni, żeby nie wybrać metody, która w ogóle nie była omawiana na zajęciach. Wydaje się to bardzo zrozumiałe, ale wolę przypomnieć, żebyśmy się zrozumieli, po co jest ten filmik. To jest tylko informacja wstępna dla Was, żebyście mogli zastanowić się nad doborem odpowiedniej metody. Jeżeli u nas wykazany byłby model tendencji rozwojowej, czyli byłby to przypadek, kiedy mamy po prostu wahania przypadkowe, a nie mamy jeszcze sezonowości, czy to jest trend liniowy, czy też nieliniowy, czyli te dwa przypadki, kiedy nie mamy jeszcze sezonowości, a zauważyliśmy trend, możemy wykorzystać do prognozowania modele analityczne. Głównie są to nasze jakieś modele trendu liniowego i nieliniowego, czy logarytmiczny, czy wykładniczy, czy wielomianowy. Można też wykorzystać jakieś modele adaptacyjne. Najczęściej używanym jest model Holta, a rzadziej spotykam się z modelem trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. To są najczęściej używane metody. Na swoich notatkach czy jakichś slajdach z wykładów należy sprawdzić, jakie jeszcze metody są brane pod uwagę przez naszego wykładowcę, z który po prostu będzie nas egzaminował. Ta rozpiska jest tylko jedną wstępną. Kiedy mamy na pewno sezonowość addytywną czy też multiplikatywną, niezależnie od tego, czy mamy stały poziom, czy jest trend liniowy, a może jednak nieliniowy, możemy wykorzystać model Wintersa czy metodę analizy harmonicznej. Można też użyć metody trendów jednoimiennych, czy też metody wskaźnikową. Najlepiej jest spojrzeć jeszcze raz, mówię, na rozpiskę, którą dostaliście na uczelni. Ta analiza, czy na ten filmik ma Wam pokazać, jak odróżnić na Waszym szeregu, który przypadek macie, czy jest wyraźna sezonowość addytywna czy multiplikatywna, a może są to po prostu wahania przypadkowe i jaka jest wstępna metoda prognozowania proponowana przez Was. Jeżeli piszecie jakąś pracę zaliczeniową, czy dalej dyplomową, czy to mówię licencjacką, czy już magistercką, musicie w tym momencie zaproponować jakąś metodę, a najlepiej, jeżeli promotor, wykładowca zaproponuje Wam sprawdzenie Waszej propozycji, czy taka metoda w jego rozumieniu jest najlepsza, czy też nie.